Kiedy byłam dzieckiem, chodziłam do szkoły podstawowej, byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem. Wiecie, ja się najlepiej czułam w takim moim kącie, najlepiej w swoim pokoju, wśród swoich zabawek, swoich książeczek, ze swoimi ubrankami i no fajnie, jak jakaś koleżanka przyszła, ale wiecie, u siebie się czułam najlepiej. I gdy chodziłam do szkoły, czasami zdarzało się, że koleżanki wymieniały się koszulkami. Po gimnastyce czasami się tak zdarzało. O, patrz, jaką mam ładną, przymierz, zobacz. I wymieniały się i chodziły w innych koszulkach. A już w ogóle było bardzo częste, że na przerwach przymierzały sobie buty. I jedna chodziła w butach drugiej. Dla mnie to było nie do pojęcia. W cudze ubranie? Jak to cudze ubranie? Ja tu mam swoje ubranko, ja się w nim dobrze czułam. W cudzym to jakoś niespecjalnie. I wiecie, ja w ogóle do tej pory jestem bardzo nieśmiałym człowiekiem. Tak czasami nie widać, ale gdzieś tam ja się najlepiej czuję w kącie i żeby mnie nikt nie widział. I lubię się w swoich ubrankach, w swoich, wiecie, książeczkach, w swoim foteliku. Ale w życiu w pewnym momencie stało się coś takiego, że znalazłam się w szpitalu i tam wyniki były takie sobie i lekarz, żeby przyspieszyć moje powrót do zdrowia, zaproponował mi transfuzję krwi. Tak. Wiecie, ja nie założyłabym w życiu na nogi cudzego buta, cudzej koszuli, tak żeby dotykała mojej skóry, cudzą krew. No, a to nawet krew nie mojej mamy, czy mojego brata, czy jakiejś przyjaciółki, tylko w ogóle obcą, nie wiadomo czyją. Wiecie, ja tam już... Moja odpowiedź mogła być tylko jedna. Absolutnie nie ma mowy. W życiu. Absolutnie. Jak myście, udało mu się mnie przekonać do transfuzji? Nie. Nie. Wypisałam się na własne żądanie. Do tego stopnia nie wyobrażałam sobie, żeby coś obcego było gdzieś we mnie czy na mnie. To było nie do pojęcia. W ogóle nie do przyjęcia dla mnie. A potem zaczęłam poznawać Ewangelię. Zaczynałam poznawać Boga, jaki On jest, jaki ma charakter. Co On lubi robić, czego nie lubi. Co planuje, czego absolutnie nie chce, co go porusza w środku, co go niepokoi, co go martwi, co go smuci, a co go bardzo cieszy. Zaczynam poznawać Boga i siłą rzeczy musiałam się zetknąć z historią, ze słowami Pana Jezusa o krzewie winnym. Znacie tą historię bardzo dobrze, którą Pan Jezus opowiada. Trudno powiedzieć, że to jest historia, tak naprawdę to jest przypowieść w pewnym sensie, ale na początku, gdy ją przeczytałam, to pomyślałam, jaki piękny obraz. Tak? Latorośle, które trwają w krzewie, wydają owoc. Ja lubiłam kwiatki, roślinki, lubiłam winogrona, owoce. To takie było wszystko piękne, takie czyściutkie, takie eleganckie. I nie ma sprawy, ja za tym szłam w ciemno za tym, to jest piękny obraz. Ale w pewnym momencie w moim życiu chrześcijańskim zetknęłam się z treścią tej przypowieści, nie tylko samym obrazem z zewnątrz, ale z treścią. I chciałam się dzisiaj z wami tym podzielić. Prawdopodobnie dla was to będzie bardzo znane. A być może będą jakieś elementy, o których nie pomyśleliście. Być może nie dla wszystkich jest to tak bardzo dobrze znane. Ale chciałam się z tym podzielić. Ewangelia Jana, rozdział 15. Od pierwszego wersetu będę czytała. Może istotne jest też to, kiedy Pan Jezus te słowa wypowiada. To jest po ostatniej wieczerzy z uczniami. To jest zaraz po sytuacji, kiedy umywał nogi Piotrowi. Piotr się wzbraniał w życiu absolutnie, a Pan Jezus powiedział, jeżeli ci nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną, a więc Panie rób, co uważasz. A jest też napisane, że w pewnym momencie Pan Jezus wstrząśnięty do głębi wskazuje tego, który ma go zdradzić. Rzadko Pan Jezus jest opisywany jako wstrząśnięty do głębi. Ale tam Jezus, który jest obrazem Bożego charakteru, był tak poruszony, był tak wzburzony tym dramatem, który ma nadejść. Okazuje się, że mniej swoim, a bardziej Judasza. To był moment, kiedy on po raz pierwszy jako Syn Boży tutaj na ziemi poczuł, że traci kogoś na zawsze. I mówiąc o
zbawieniu, mówiąc o Duchu Świętym, który ma przyjść w jego miejsce, dochodzi do miejsca, w którym opowiada w ten sposób. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zaschnięta latorośl, takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Pan Jezus odwołuje się do obrazu znanego wszystkim Izraelitom, do krzewu winnego. Do Polaków może by to nie dotarło, bo nie wszyscy mamy krzewy winne, a rzadko który krzew winny w Polsce wydaje owoce, więc to było w ogóle nieadekwatne. Ale na przykład jabłoń. Może by o jabłoni Pan Jezus powiedział, nie wiem. Ale on funkcjonował na obszarze Izraela. Posługiwał się obrazami, które były znane dla jego słuchaczy. Wziął przykład krzewu winnego i powiedział, że on jest krzewem winnym, a ojciec jest winogrodnikiem. W przypowieściach jest tak, że można je wykręcać na przeróżne sposoby, jeżeli zbyt dosłownie się różne elementy porównuje. Ale zawsze bezpiecznie możemy porównywać ten główny element, czyli sens w ogóle. Co sprawia, że ktoś jest winogrodnikiem i co sprawia, że coś jest krzewem winnym i co to jest owoc. Te podstawowe rzeczy zawsze możemy porównać zupełnie bezpiecznie, mieć pewność, że to jest prawidłowe. No więc tutaj, czym się charakteryzuje winogrodnik? Osoba, która zajmuje się uprawą winorośli. Co jest jego celem? Co jest podstawową jego myślą? Co jest podstawowym jego planem? Do czego on zmierza? Co jest dla niego najcenniejsze? Prawda? Dla niego najcenniejszy jest owoc. On wszystkie swoje działania podporządkowuje temu, aby żeby winorośl przyniosła odpowiednią ilość odpowiednio dorodnego owocu. Krzew winny, czy on tak wielką wagę przywiązuje do krzewu winnego? Tak, bo dzięki krzewu winnemu przychodzą owoce. Jeżeli krzew winny z jakiegoś powodu w ogóle nie rodzi owoców, każdy winogrodnik wykopie ten krzew, posadzi nowy. A teraz przełóżmy to na obraz Pana Jezusa i Ojca. I to przełożenie po prostu wbiło mnie w ziemię, bo zdałam sobie sprawę, że podstawowym pragnieniem i celem wszelkiego działania Ojca jest albo nie jest troska o Syna. On jest tylko pewnego rodzaju pośrednikiem tego głównego celu, który przyświeca Ojcu. A głównym celem Ojca i wszystkich Jego zabiegów i całego Jego działania, Jego głównym pragnieniem jest, aby winorośl przyniosła owoc. Wy jesteście latoroślami. Cała Boża troska, cały Boży plan, całe Boże staranie jest o to, żebyśmy my przynosili owoc dla Jego chwały. I tu jest teraz pojawia się pytanie. O jakim owocu mowa? Co Pan Bóg, czy Pan Bóg chce nas tak wyeksploatować, żeby dorwać coś dla swoją chwały? Wiecie, czasami w ludzkich warunkach zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś chce swojego pracownika
no tak przycisnąć, ma jak najwięcej dać z siebie. Niektórzy to nawet rzeczywiście robią to w taki humanitarny sposób, bo są firmy, gdzie dba się o pracowników tak, że zabezpiecza się im wszystkie najlepsze warunki, szczególnie to dotyczy ludzi, którzy pracują intelektualnie. Kiedy rzeczywiście nie jest ich zbyt dużo, nie ma dużo osób z takimi kompetencjami, więc dba się o nich, daje się mu odpowiednie warunki pracy. Znam firmę, pośrednio, która dla swoich pracowników zapewnia lunche, zapewnia odpowiednie przerwy, takie, które oni chcą. Jest ankieta wysyłana. Co sprawiłoby, że będziecie mogli lepiej pracować, że wam będzie wygodniej? I ta ankieta nie jest chowana do szuflady, jest zrealizowana. Robi się to dla tych ludzi. W całej firmie są wymogi co do pewnego ubierania się, dress code i tak dalej, ale jest grupa ludzi, ta szczególnie taka cenna, oni mogą się ubierać tak, jak im jest wygodnie. W dresie i w klapkach, okej, tylko pracujcie. Ale robić to wszystko po to, żeby zarobili pieniądze dla firmy. Bóg dba o krzew winny, o latorośle, po to, żeby się pojawił owoc. Pytanie, jaki to jest owoc? Popatrzmy w ogóle może najpierw, jak dba o ten krzew. Może nam tak bardziej się to wyjaśni. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli Pan Jezus mówi swoim uczniom, że tak naprawdę to przyjęcie Jego słowa powoduje, że ktoś jest oczyszczony lub nie. To nie są jakieś zabiegi, że Pan Bóg przychodzi, tam obcina ręce i nogi, bo na przykład to jest niewygodne, będziemy lepiej funkcjonować, wnosić Mu owoc chwały, jak będziemy bezkończyn, prawda? Nie. Jezus mówi wyraźnie, przyjęcie Jego słowa otwartym sercem, bez buntu, bez nie, tego nie, bez takich elementów, po prostu chętne. Jezus mówi, a co to znaczy, Panie? A jak to jest? Ja tego nie rozumiem. Spokojnie, przyjdzie ktoś, kto ci wyjaśni. Ale przyjęcie tego słowa powoduje i chęć podążania za nim powoduje, że są już czyści. I Pan Jezus mówi do nich w tej sytuacji, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. I tu jest ten moment, kiedy tak właśnie do mnie dotarło. Trwajcie we mnie, a ja w was. Dotarło do mnie, że ja jako latorość w tym krzewie winnym trwająca do mnie docierają soki z krzewu winnego. Ja nie jestem tam przyklejona i karmiona przez ptaszki, nie? I ja mam otworzyć swoje żyły, że tak powiem, kapilary na te soki od krzewu winnego, odżywcze, na wodę, żeby one we mnie wpłynęły, do środka we mnie. Ja transfuzję się nie zgodziłam, bo to cudza krew. Ja nie chciałam założyć cudzych butów na nogi, bo to są cudze buty. Powiem wam, że nawet pióra cudzego nie używam wiecznego, bo to jest cudze pióro. A tu mam otworzyć się tak zupełnie na kogoś, kto będzie we mnie tłoczył jakieś wartości odżywcze, będzie mnie karmił, będzie mi dawał wodę i pokarm bez mojej specjalnej, nie wiem, nadzoru, wyboru, bo ja to lubię, tamtego nie lubię. W ogóle, żeby tak we mnie, tak do środka we mnie coś weszło. Rozumiecie, co Jezus mówi? Jezus nas wzywa do tego, żebyśmy otwarli się zupełnie na Jego wpływ, żeby żaden kawałek w nas nie był zablokowany. Zaufać Mu zupełnie. Cokolwiek On powie, że to jest słuszne. Czy to jest proste? Czy to przychodzi naturalnie? Gdy widziałam ten obraz tylko z zewnątrz, to myślałam, że to jest piękne. Ale potem patrzyłam tak bliżej i stwierdziłam, to nie jest takie proste. Ja mam dużo swoich poglądów, ja mam dużo swoich nawyków,
które przecież wyrobiłam sobie dlatego, że wydawały mi się słuszne, nie dlatego, że wydawały mi się niesłuszne. Wydawało mi się, że tak jest dobrze. A tutaj otwieram się na Jezusa, który mówi, to nie jest dobrze, ja chcę, żebyś to robiła inaczej. Trwajcie we mnie, a ja w was. Trwać w Jezusie, cały czas trzymać się Go, cały czas patrzeć na Niego, cały czas czerpać od Niego natchnienie, motywację, inspirację, a ja w was. Pozwolić Mu działać w nas, zaczynać podejmować decyzje zgodnie z Jego Słowem, chociaż wydaje nam się to, że to może nie do końca podziałać. Ale Jezus mówi, że latorość sama z siebie nie może wydawać owocu. To jest po prostu niemożliwe. Co dzieje się, kiedy mamy taką łączność z Jezusem? Co dzieje się, gdy od Niego czerpiemy inspirację, motywację, gdy staje się naszym przykładem, gdy staje się tym, który nas za sobą pociąga? Co dzieje się w naszym życiu wtedy? Albo inaczej, jak to jest możliwe, żeby od Niego czerpać inspirację, motywację, właśnie te siły życiowe? Bo wiecie, jeżeli krzew winny jest zakorzeniony w ziemi i latorość, która z niego wyrasta, latorość nie ma żadnego kontaktu z ziemią, żadnego. No chyba, że się położy na ziemi, tam może wypuścić korzenie, czasami niektóre latorośli są takie i tak robią, ale winogrodnik pilnuje, żeby tam nie było tych odłogów takich, prawda, pilnuje, żeby to wszystko pchać do góry, bo to nie jest odpowiednie. Więc latorość nie ma kontaktu z pożywieniem. Jeżeli stwierdza, koniec, mi się nie podoba ten korzeń, ja będę żyć sama, ginie. I Jezus mówi do nas wyraźnie, że jeżeli chcemy żyć, jeżeli chcemy mieć pokarm i wodę, musimy w nim trwać. Inaczej nasze życie będzie po prostu powolną degeneracją. Będzie powoli usychać. Jeżeli zetniemy taką latorość, wsadzimy, nie musimy wsadzać nawet do wody, położymy gdzieś, ona przez jakiś czas będzie jeszcze zielona. Potem zacznie troszkę się tak zwijać te liście, potem zaczną troszkę tak blednąć, troszkę robić się takie bure, potem zeschną się listki, ale jeszcze można gałązkę wsadzić do wody, jeszcze tam jeszcze jest życie. Jeszcze może się ukorzenić nawet. Ale potem też i ona uschnie. Człowiek, który nie czerpie przez Jezusa, nie czerpie pożywienia, a chce czerpać skąd inąd, nie będzie go miał, bo nie ma innej możliwości. Jest tylko jeden krzew winny. Ludzie, którzy nie zakorzeniają się w Jezusie, nie zakotwiczają się w Nim, powoli, powoli bledną, słabną, ich życie powoli traci sens. I takich ludzi jest mnóstwo dookoła nas. Ale jeżeli trwamy w tym krzewie winnym, jeżeli czerpiemy z niego, to możemy to robić tylko w jeden sposób. I o tym Pan Jezus wcześniej powiedział, gdy mówił właśnie o takiej realizacji tej łączności. Gdy mówił, że ja muszę odejść, ale przyjdzie ktoś w zamian. Prawda? Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Tylko Duch Święty może wziąć od Jezusa to wszystko i przekazywać nam dalej. On jest jakby tym miejscem takim połączenia nas z krzewem winnym. On umożliwia przepływ tych soków odżywczych i wody. On umożliwia to łączenie. No i teraz już jest sprawa znacznie łatwiejsza, więc owocem w życiu latorośli, działania Ducha Świętego, który zabiera od Syna Bożego i karmi tego człowieka, co jest tym owocem? Hmm?
Jezus jako krzew winny, zakorzeniony, On, który daje, jedyny, który może przekazywać życie, który może karmić, przekazywać wodę. Duch Święty, który łączy, jest tym takim spoiwem, jest tym takim miejscem szczepienia, jakby można powiedzieć, prawda? Nas, który przekazuje nam to wszystko od Jezusa, który sprawia, że to może przepływać, może funkcjonować, działa w naszym życiu i wydajemy owoc. Co jest tym owocem? Nasze życie. Owoc Ducha Świętego w naszym życiu. Owoc Ducha Świętego w naszym życiu. A pamiętacie, co jest tym owocem Ducha Świętego opisanym w Piśmie? Co Bóg obiecuje jako owoc? Ja bym proponowała, żebyśmy sobie przeczytali, bo to tak fajnie jest zerknąć. Dzisiaj do Galacjan. Na przykład. 5 rozdział od 22 wersetu. Owocem zaś ducha są, to co wspominaliście, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są rzeczy, które przychodzą tylko i wyłącznie przez to, przez fakt trwania w Jezusie i trwania tej mocy Jezusa, Ducha Świętego w sercu człowieka. Nie ma innej możliwości. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ten owoc się nie pojawi bez tej łączności, bez tego zupełnego otwarcia. Czy chcielibyśmy w naszym życiu takiego owocu? Tak naprawdę, gdybyśmy jakiegokolwiek człowieka na ulicy spotkali, zapytali, co jest sensem życia, czego on najbardziej pragnie, czego on najbardziej potrzebuje, niezależnie od tego, w co on wierzy, czy się deklaruje jako osoba niewierząca, czy się deklaruje jako chrześcijanin, buddysta, ktokolwiek, każdy powie, że potrzebuje miłości, potrzebuje kochać i być kochanym, potrzebuje radości, żeby dzień był po prostu pełen światła, radości i sensu, a nie był smutny i przygnębiający. Każdy tego potrzebuje. Pokój, do dzisiaj to nabiera w ogóle innego sensu. Jeszcze jakiś czas temu to może ktoś był trochę, no fajnie, czasami troszkę adrenaliny by się przydało. Teraz przypuszczam, już niewiele osób idzie za tym głosem, prawda? Poczuliśmy teraz, jak bardzo cenny jest pokój, ale pokój też w swoim sercu. Bez zburzonych myśli, bez strachu o jutro, bez zastanawiania się, bania się, czy dobrze zrobiłam tydzień temu, a może 20 lat temu źle zrobiłam i teraz ponoszę konsekwencje. Te ciągłe rozterki takie wewnętrzne. Każdy potrzebuje takiego pokoju. Cierpliwość. Każdy, kto jest w jakimkolwiek związku, wie, jak bardzo potrzeba cierpliwości. I do tego, kto jest flegmatykiem, i do tego, kto jest cholerykiem. I do dzieci, i do dorosłych, i do starych, i do młodych. No to nie ma innej opcji. Inaczej człowiek by był kompletnie sam. A wtedy trudno o miłość i trudno o radość. Uprzejmość. Czasami człowiek myśli, że trzeba walnąć pięścią w stół i żeby było porządnie. Ale to jest chwila. A potem żałuję, po cóż walnęłam tą pięścią w stół. Można było uprzejmie. Nic bym nie zniszczyła. Dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość, o którym każdy marzy, kto nadwyrężył swoje ciało i żałuje. I teraz jest pytanie kluczowe, słuchajcie. Komu największy pożytek przynoszą te owoce Ducha Świętego? Kto najbardziej pragnie tych owoców? Latorośle najbardziej pragną. A czego najbardziej pragnie winogrodnik? Ojciec? Dokładnie tego samego owocu w naszym życiu. Wiecie, kim jest Bóg? Jego największym pragnieniem jest nasze szczęście.
Jego największym marzeniem i celem całego działania jest to, abyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli kochać, żebyśmy byli kochani, żebyśmy mieli pokój w sercu, żebyśmy mogli nie żałować żadnego wybuchu naszego, tylko być łagodnymi. Żebyśmy nie żałowali zerwania jakichś więzi, zerwania jakichś umów, których potem, jejku, trochę cierpliwości i by się naprawiło. On pragnie naszego szczęścia bardziej i on w ogóle o Jezusa dba po to, żeby nam dać to szczęście, rozumiecie? O swojego Syna mniej, a bardziej o nas? Taki Bóg? I w zasadzie nie mogło być lepszej okoliczności do powiedzenia takiej przypowieści, jak zaraz po ostatniej wieczerzy i tuż przed śmiercią Pana Jezusa. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Chwała, którą Pan Bóg pragnie, to uwielbienie, którego Pan Bóg pragnie, to jest nasze szczęście. To jest nasze szczęśliwe życie. A może się to dziać tylko i wyłącznie w ten sposób, że będziemy otwarci na działanie Ducha Świętego, że Jego Słowo będzie w nas mieszkać. Ze względu na Słowo, które głosiłem, jesteście czyści. Że będziemy do tego Słowa rzeczywiście przylgniemy tak, że otworzymy nasze serca zupełnie na nie. Że będziemy każdego dnia sięgać po to Słowo, poznając Jezusa, żeby w Nim trwać, żeby zobaczyć, czym On chce nas dzisiaj nakarmić. Czym nas chce dzisiaj odżywić. Co mi dzisiaj doda siły. I to przyjąć. I tym żyć. I przynosić owoc. I swoje życie jakby coraz bardziej prostować, bo wiecie, życie każdego z nas jest pokrzywione. Nie ma chyba na świecie człowieka, który by stwierdził, nie, ja już teraz żyję czystym życiem, spokojnym i w ogóle jestem szczęśliwy w 100%. Każdy z nas, jak tu już wcześniej wspomniała siostra, jest w procesie zmiany, dostrzegania, wzrastania. Bo Bóg chce, żebyśmy wydawali obfitszy owoc. Jego nie satysfakcjonuje. Wiecie, takie szczęście fajne jest. Fajne. Moje życie nie jest złe. Całkiem przyzwoite. No, to da się wytrzymać. Nie? To prawda, tam z mężem się nie dogaduje, ale niektórzy mają gorzej. Bóg nie chce, żebyśmy zostali w tym etapie, w tym momencie. Bóg chce, żeby nasz owoc był obfitszy. Żeby nasze szczęście było pełniejsze. Wiecie, tam jakoś tam funkcjonuje. No to może nie we wszystko jest idealnie, ale jest okej, nie, w porządku, nie, więcej nie potrzebuję. Wystarczy to, byle utrzymać to, co mam. Ale Bóg mówi, ja chcę, żebyś mi obfitszy owoc wydawała. Żebyś miała więcej radości w życiu. Żeby twój pokój był trwalszy. Żebyś mogła oprzeć ten pokój o coś naprawdę niezmiennego. Chodź ze mną. Wzrastaj. Ja ci wszystko dostarczę. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jeśli chcemy się modlić o pokój dla Ukrainy, jeśli chcemy się modlić o zdrowie w czasie pandemii, jeśli chcemy się modlić o nawrócenie naszych bliskich, aby Pan Bóg dał wszystko, co prosimy, nasz owoc niech będzie trwalszy. Dbajmy o ten pokarm codzienny. I chociaż to się wydaje nudne i oczywiste, to najlepszym sposobem, żeby zobaczyć, jak bardzo nudne i oczywiste jest to, aby sprawdzić, czy to się realizuje w naszym życiu. Czy faktycznie ten owoc wzrasta?
staje się pełniejszy? Czy nasz pokój wzrasta? Czy nasza cierpliwość wzrasta? I teraz uwaga, Beata, czy twoja wstrzemięźliwość wzrasta? Potrzebuję dużo pokarmu. Nie wiem jak wy, ja potrzebuję dużo wzrostu. Ale dopóki będę pamiętać o tej przypowieści, nie chcę się cofnąć. Tak bardzo bym nie chciała się cofać. Tak bardzo chciałabym wytrwać i ciągle ufać, że ten pokarm jest, cały czas jest. Dopóki w sercu się gdzieś budzi jeszcze nadzieja, on jest. Chwytajmy go. Na Bożą chwałę. Amen. Drogi Ojcze Niebieski, tak bardzo dziękuję Ci za, przede wszystkim za Twój charakter, Boże. To jest dla nas coś tak niezwykłego, że ktoś, kto ma całą moc, utworzył cały wszechświat, ma jako swój główny cel nasze szczęście, naszą radość, to abyśmy mogli przeżywać miłość, dawać i odbierać. Taką zwykłą codzienność chcesz uczynić piękną i po to jesteś, Boże. Gdzieś serce się troszkę kruszy, gdy sobie to uzmysławiam. I gdy patrzymy na swoje życie i widzimy tyle upadków, tyle gdzieś zbłąkanych wyborów, czasami mamy przed sobą drogę, która wydaje się prosta i jasna, idziemy nią i nagle ups, to nie to, a byliśmy pewni. Boże, tak bardzo potrzebujemy otworzyć się na Ciebie. To są słowa, które tak trudno nam zrozumieć i wprowadzić w praktykę. Jak to ma wyglądać? Jedyne, co nam pozostaje, to chwytać Twoje słowo i czytać, poznawać Ciebie. I wtedy Ty możesz nam pokazać. I proszę Cię właśnie o to. Proszę Cię o inspirację do sięgnięcia do Twojego słowa. A gdy otworzymy, Panie, proszę Cię, aby Twoja życiodajna moc pływała w nasze umysły, w nasze serca, aby Twój Duch Święty delikatnie przekierowywał nas, abyśmy dostrzegali nowe możliwości, te, które Ty nam przygotowałeś, dostrzegali nową drogę, która jest bezpieczna. Prowadź nas, Panie, w tak delikatny sposób. Daj nam zrozumienie rzeczy, których nie rozumiemy. Wyprostuj nasze drogi. Panie, i choć to brzmi tak okrutnie, to jednak egoistycznie, to jednak proszę, napraw nasze błędy. Tylko Ty możesz uczynić, że coś, co było złe, że wyjdzie z tego jakiś dobry owoc, bo Twoja moc, Twoja miłość potrafi wyprostować najbardziej pokręcone drogi i o to Cię proszę dla każdego z nas w imieniu Pana Jezusa. Amen.